zobaczą później. No właśnie, tak, jest na stronie Na Argumenty, jest taki filmik z panem Grzegorzem Braunem, właśnie zatytułowany po pierwsze Nie przynudzać, tam opowiadam o tych różnych historiach. Dobra, czyli możemy... Proszę państwa. Ani moment. No. Okay. Kamery zostały włączone, tak? Tak. No to dobrze. Dobry wieczór, witam państwa na kolejnym spotkaniu organizowanym przez Centrum Edukacyjne po Wiśle oraz Klucz Pobudki Grzegorza Brauna, Warszawa, Śródmieście. Proszę państwa, szczęść Boże w ogóle. Naszym gościem dzisiaj jest pan doktor Jan Przybył, którego serdecznie witam. A temat, na który będzie mówił, to jest Bożek wolnego rynku. Tak niektórzy nasi koledzy i koleżanki zachłysnęli się, można powiedzieć, liberalizmem takim skrajnym, że wręcz wolny rynek uznali za bożka. I teraz jest kwestia taka, że myślę, że pan doktor nam tu wytłumaczy, jaka jest właściwa kolej rzeczy, że to wolny rynek powinien być dla człowieka, a nie człowiek dla wolnego rynku. Proszę bardzo, panie doktorze. No właśnie, proszę państwa, dlaczego bożek? Co to jest bożek? Po grecku idol. Fałszywe bóstwo. Fałszywe bóstwo. Dlaczego uważam, że idea wolnego rynku stała się bożkiem? Stała się bożkiem. Ano dlatego, że po pierwsze wolnego rynku nigdy w dziejach ludzkości nie było. Nie było. To jest postulat pewien, to jest pewne marzenie pewnej grupy ludzi. Natomiast w praktyce wolny rynek nigdy w dziejach ludzkości nigdzie nie funkcjonował, dlatego że zawsze był jakiś książę, jakiś hrabia, jakiś baron, jakiś faraon, jakiś cesarz, Bóg wie kto tam jeszcze, kto ustanawiał cła, podatki takie owakie i nie pozwalał, żeby tak wszystko toczyło się sobie bez jakiejkolwiek kontroli, bo on chciał na tym wszystkim trzymać łapę i oczywiście z tego ciągle zyski, wiadomo, prawda? Wiadomo. Idea wolnego rynku nie wzięła się tak od sobie z powietrza. Wszystko, co istnieje, no i ma jakieś tam poważniejsze konsekwencje, to też i ma solidne jakieś tam podstawy. I także idea wolnego rynku swoje podstawy ma, także filozoficzne, religijne również i tak dalej. I o tym sobie troszeczkę powiemy, bo mnie nie interesuje ekonomia. Nie, w ogóle w tym momencie nie interesuje ekonomia, dlatego że to jest rzecz wtórna, w stosunku na przykład do filozofii. I proszę państwa, wszystko, ja tak mówię, to co my nazywamy to współczesnym liberalizmem, bankowością, tym tamtym, ma początki swoje w XVIII wieku. Właściwie w Anglii w XVII wieku jeszcze. W Anglii jeszcze w XVII wieku. Dlaczego tak walnąłem od razu, tak powiedziałem, w XVIII wieku, bo to tak mi się niestety kojarzy z tym polskim oświeceniem. Tak, to jest oświecenie. To jest idea oświeceniowa, z tym, że w Anglii oświecenie to jest wiek XVII, nie XVIII. XVIII to w Polsce dopiero. W każdym razie to się narodziło na gruncie negacji dotychczasowego świata, dotychczasowych wartości. Jakie były dotychczasowe wartości, jaki był dotychczasowy świat? Otóż, jeżeli byśmy dzisiaj zapytali człowieka, po co żyjesz, to albo by w ogóle powiedział, o co ci chodzi? Nie umiałby odpowiedzieć na takie pytanie. Po co żyjesz? Jaki jest cel twojego życia? Jaki jest cel w ogóle istnienia człowieka tu na ziemi? Dzisiejszy człowiek się nad tym w ogóle nie zastanawia, bo po co? Po co? Żyję, więc przyjmuję od razu tak. Żyję, no i muszę żyć tak, żeby mi było jak najprzyjemniej. Tak, to jest tak, taki coś. Kiedyś wszystko miało swój cel. W starej, dawnej, tradycyjnej chrześcijańskiej myśli wszystko miało swój cel, swoje przeznaczenie. Juliusz Słowacki we wstępie do swoich pism mistycznych pisał: wszystko dla ducha i przez ducha, a nic dla cielesnego nie istnieje, prawda, dla celu. Tak, i kiedyś było tak.
Na pytanie, po co ja żyję, po co istnieją ludzie, kim jest człowiek? Właśnie, kim jest człowiek? Jeżeli niewłaściwie odpowiemy na to pytanie, to potem cała reszta też będzie niewłaściwa. Józef Szujski, jeden z pierwszych Stańczyków, napisał taką rozprawę: fałszywa historia jako mistrzyni fałszywej polityki. Jeżeli mam fałszywą wizję historii i tym żyjemy, to będziemy prowadzić fałszywą politykę. Ja uważam, że po 1989 roku w Polsce prowadzi się fałszywą politykę. To się nie zna historii. Się żyje jakimiś mitami, jakimiś głupotami. Jestem to w stanie udowodnić. Ale gdzieś tam do mediów zaprasza się ludzi, którzy głupoty wygadują. Nie zaprasza się ludzi, którzy by mogli ich skontrować, no bo nie można dopuścić, żeby wyszli na idiotów, prawda? W każdym razie, proszę Państwa, mamy sytuację taką. Kim jest człowiek? Pytanie. Pierwszorzędne pytanie, kim jest człowiek? I w tej dawnej chrześcijańskiej, oświeceniowej Europie wiedziano. Znano odpowiedź na to pytanie. Kim jest człowiek? Bo hrabia Zygmunt Krasiński, nasz wieszcz narodowy, oświecenie nazywał zaciemnieniem. A ja za nim. Było zaciemnieniem. Przedtem człowiek wiedział, kim jest. A na to pytanie odpowiadał psalm numer 8. Przyjmijcie do Pisma Świętego psalm numer 8. Co tam jest napisane? To są niewłaściwe tłumaczenia, oczywiście. Ja akurat jestem teologiem, więc tutaj niech mi ktoś spróbuje podskoczyć. Tam jest napisane: uczyniłeś go, człowieka, niewiele mniejszym od Boga. Nie od aniołów, jak jest tam w tłumaczeniach. Tam jest użyte słowo Elohim, które oznacza również Boga. I mistycy, nawet żydowscy mistycy, uważają, że człowiek jest tą koroną stworzenia, niewiele mniejszym od Boga. Bo jak czytamy w Apokalipsie świętego Jana z kolei, kiedy Jan chce paść na twarz przed aniołem, to co anioł mówi? Nie rób tego, ja jestem tylko sługą. Nie rób tego, Bogu oddaj pokłon. Czyli człowiek jest większy od anioła w pewnym sensie. Dlaczego? Bo anioł nie ma ciała, a człowiek ma. Człowiek jest istotą duchową. Wszystko poddałeś, ten psalm 8 mówi, pod jego stopy. Bydło, ptaki, prawda, wszystko, wszystko. Człowiek ma pewne zadanie. Według tej starej wizji, człowiek ma pewne zadanie. Kontynuować dzieło stworzenia. Tak. To jest jak gdyby Bóg w pewnym momencie, stwarzając to wszystko, mówi: a ty rób dalej. A ty rób dalej. Bo co? Jak Pan Bóg stworzył różne zwierzątka, żyjątka, to co? Czytamy, przyprowadził je do człowieka, żeby człowiek ponadawał nazwy tym stworzeniom. A co w mentalności hebrajskiej znaczyło nadać nazwę? Panować nad tym. Panować nad tym. Dlaczego Pan Bóg na Synaju odmówił Mojżeszowi, kiedy ten prosił go, jakie jest twoje imię? Podpowiedz mi, jakie jest twoje imię. Pan Bóg powiedział: nie, nie powiem ci. Ech ja się rechi. Ja jestem ten, który jest. Dlaczego Pan Bóg nie objawił Mojżeszowi swojego imienia? Dlatego, że w pojęciu tamtym, jeżeli ktoś znał czyjeś imię, to mógł je wykorzystywać do zaklęcia i do panowania nad tą istotą. Nie, człowieku, ty nie będziesz nad Bogiem panował, nie będziesz przy pomocy magii manipulował Panem Bogiem, nie będziesz znał mojego imienia. W tej legendzie o golemie, o tym gigancie ulepionym z gliny, który został ożywiony zaklęciami, czytamy co? W jaki sposób ten gliniany kolos został ożywiony? Poprzez włożenie mu tam gdzieś w usta, czy tam gdzieś w czoło, tam różne wersje legendy są, kamyka z imieniem, z zaklęciem. A to czytamy w Apokalipsie świętego Jana, że każdy z tych zbawionych otrzyma biały kamyk, a na nim wypisane imię, którego nikt nie zna, Szem po hebrajsku. I właśnie ten kolos gliniany został ożywiony poprzez włożenie mu tego kamyczka z tym imieniem jego. Czyli znając imię, można było tym rządzić. I właśnie to oznacza. Po hebrajsku wyraz yada znaczy poznać coś, ale też znaczy panować nad tym czymś. Decydować o tym. W raju, co powiedział szatan, wąż, co powiedział? Będziecie jako Bóg, znający dobro i zło. Tak jest napisane? Tak, tylko tam jest to słowo yada. Ja to tłumaczę jeszcze inaczej. I mistycy też to inaczej tłumaczą.
I wy będziecie jak Bóg i będziecie decydować o tym, co jest dobre, co jest złe. Wy. Patrzcie. I to jest właśnie istota tego. Na czym polega bunt przeciwko Bogu? To nie Bóg decyduje o tym, co jest dobre, co jest złe, tylko ja. A od XVIII wieku co mamy? Lud w dysmokratycznym głosowaniu. Tak, ja to nazywam dysmokracją. Niektórzy to demokracją nazywają, to nazywam dysmokracją. Albo brzydko dupokracją, prawda? W takim dysmokratycznym głosowaniu lud staje na miejscu Pana Boga, decydując o tym, co jest dobre i co złe. I dzisiaj będziemy decydowali o tym, czy to jest dobre, co jest złe. Lud zadecyduje. Nie! Kiedyś Bóg był naczelnym prawodawcą w średniowieczu, tak wyśmiewanym, wyszydzanym, i żaden król, żaden władca nie mógł uchwalić prawa, które byłoby niezgodne z dekalogiem, bo ono było nieważne wtedy. A co mamy od XVIII wieku? Lud decyduje o tym, co jest dobre, co złe. I ten lud w dysmokratycznym, czyli większościowym głosowaniu może przegłosować na przykład, że osobniki powyżej 65 roku życia nadają się do eutanazji, no bo co? No bo kosztuje ich utrzymanie, leczenie i tak dalej. No. A my chcemy żyć, prawda? Lud może wszystko. Arytmetyka decyduje. Dysmokracja to jest arytmetyka. Proszę Państwa, 100 idiotów nie jest ważniejszych od 2 mędrców. Kilkuset idiotów skazało na śmierć w dysmokratycznym głosowaniu jednego mądrego Sokratesa. Takie są proporcje. Dysmokracja nie ma racji. To nie jest prawdą, co nam powtarzają dysmokraci, że Churchill miał powiedzieć, że dysmokracja co prawda nie jest ustrojem idealnym, ale nikt lepszego nie wynalazł. To jest nieprawda. Polecam książkę profesora Legutki, Triumf Człowieka Pospolitego. I profesor Legutko tam udowadnia, że sfałszowano tą wypowiedź. Wcale tak nie powiedział Churchill. A profesor Legutko też ma drugi fakultet, jest anglistą, prawda, więc wie co mówi. I tam nawet mówi, w której to mowie, gdzie tam miało to niby być, nie ma takiej frazy. A Churchill słynął z bomotów przeróżnych i tak dalej. Ja poza kamerą mogę opowiedzieć parę, bo to nieprzyzwoite nawet. A może powiem, a co? A co? Proszę Państwa, a propos Churchilla. Churchill sikał w pisuarze w parlamencie, to jest autentyczne. A i wszedł wtedy premier Clement Attlee. Tak Anglicy podziękowali Churchillowi za wygranie wojny, że go obalili natychmiast po zakończeniu wojny, wybrali socjalistę Clementa Attlee, który zaczął upaństwawiać wszystkich, wielki przemysł i tak dalej, i tak dalej. No i zobaczywszy Clementa Attlee wchodzącego do pisuaru, Winston Churchill szybciutko z tego pisuaru uciekł. No i Clement Attlee taki zdziwiony, że dostał: Winston, dlaczego pan na mój widok tak od razu uciekł? Na co Churchill odparował, bo jak pan coś dużego zobaczy, to chce to natychmiast upaństwowić. To jest autentyk, taki był Churchill, po prostu słynął z takich różnych powiedzonych. Ale tego, że socjalizm jest co prawda, znaczy, że demokracja jest co prawda zła, ale niczego lepszego nie wynalazł, Churchill nie powiedział. To po prostu dysmokraci kłamią. Dysmokraci po prostu kłamią. Oni zawsze zresztą kłamali, jak to pan Grzegorz Braun mówi, że to jest socjalizm, demokracja to jest ulubiona zabawka szatana, prawda, no, więc no, szatan jest ojcem kłamstwa, Pismo Święte mówi wyraźnie, więc wiadomo. Proszę Państwa, otóż ta wizja cała, XVIII-wieczna, która obaliła ten dotychczasowy światopogląd, wzięła swoje początki od Izaaka Newtona, jego wizji wszechświata. W tej średniowiecznej wizji biblijnej, chrześcijańskiej, wszechświat wyszedł spod ręki Pana Boga, został stworzony przez Pana Boga, i Pan Bóg temu wszechświatowi całemu nadał sens, jakiś cel i człowiekowi też. Każda mróweczka, każde stworzonko ma jakieś zadanie do wykonania tutaj na tej ziemi. Nie ma niczego, co nie miałoby sensu. Wszystko jest napełnione sensem. Teleologia to jest taka nauka, prawda? O celowości. Tak, wszystko ma swój cel. Początek i koniec, wszystko ku czemuś zmierza. Jak wygląda wszechświat newtonowski? Nie ma sensu. Nie ma sensu. To jest gra bezosobowych sił, które tam się zderzają, różne cząsteczki, atomy zderzają się ze sobą, tu przyciąganie, tu odpychanie, prawda, tu grawitacja i tak dalej. Gra bezosobowych sił. Wszystko to można wyliczyć, obliczyć i tak dalej. Tak zwane prawa natury. Jak to wpływa na wizję religijną, na wizję Boga? Ano Bóg to jest taki genialny architekt, to masoneria lubi te określenia,
genialny architekt, genialny zegarmistrz. On zaplanował, on zbudował, on nakręcił ten zegar i potem już się więcej do tego nie wtrąca. Raz nakręcił mechanizm, puścił go w ruch, już się do niego nie wtrąca, bo ten wszechświat rządzi się czym? Prawami natury, prawami przyrody. No, co prawda my jeszcze nie bardzo wiemy, jak to funkcjonuje, jak tam to funkcjonuje, ale będziemy wiedzieli, bo to jest tylko kwestia czasu. Dzisiaj nie dysponujemy odpowiednimi narzędziami badawczymi, ale kiedyś będziemy, bo wszystko jest racjonalne, ponieważ Bóg jako najwyższy umysł stworzył wszechświat, który jest nacechowany czym? No, rozumnością. I człowiek jako istota rozumna, rozumem przyrodzonym jest w stanie to wszystko rozgryźć, tylko musi mieć odpowiednią aparaturę do tego. Jeszcze nie czas, ale kiedyś będzie. Nie ma żadnych tajemnic. Prawa natury są odwieczne, niezmienne, nawet Pan Bóg już ich nie może zmienić. Jak raz puścił maszynerię w ruch. I powstają potem takie różne paradoksy, czy Bóg może stworzyć taki kamień, którego nie będzie mógł podnieść. Prawda? Więc to jest właśnie to. Pan Bóg nakręcił ten zegarnik, zaprojektował wszystko, nakręcił ten mechanizm, odtąd wszystko się toczy według praw przyrody. Prawa przyrody są niewzruszalne. Jakie są te konsekwencje dla religii dalszej? Jakie są konsekwencje dla religii dalszej? Nie ma czegoś takiego jak cud. Nie ma. Chodzenie po wodzie, unoszenie się w powietrzu, wskrzeszanie umarłych, to jest niemożliwe, bo przeczy prawom natury. Co trzeba zrobić z Pismem Świętym, z nauką kościelną? Zdemitologizować, tak to nazwano. Demitologizacja, prawda? Wyrzucić wszystko gdzieś tam, co tam nie, co zaprzecza prawom natury, prawom przyrody, co się z tym nie zgadza, to wszystko wyrzucić. Co zostaje wtedy z Pisma Świętego, co zostaje z nauki chrześcijańskiej? Dekalog i kazanie na górze. Jako takie uniwersalne przesłanie, prawda, etyczne i tak dalej, i tak dalej. Reszta cała, pszt. Nie ma czegoś takiego jak opatrzność. Dlaczego? No bo Pan Bóg się nie wtrąca do tego, co się dzieje na ziemi. Już sobie to powiedzieliśmy, prawda? Pan Bóg nadał temu stworzeniu swojemu prawa i się nie wtrąca do tego, co się dzieje. Wobec tego jakakolwiek modlitwa do tego Pana Boga, zwracanie się Go o pomoc w tym czy w tamtym, nie ma najmniejszego sensu. Gadał dziad do obrazu, obraza ni razu, prawda? Skoro ten Pan Bóg nie interweniuje, to nie ma sensu się do Niego zwracać. Wszelkiego rodzaju, prawda, nabożeństwa, msze i tak dalej, to nie ma sensu. Nie ma to sensu. I wchodzi następne pięterko. Kościół, kler, a zwłaszcza zakonnicy. To są nieroby. To są nieroby, negusy, prawda, różne, które wykorzystują ciemny lud, się przechodzą zabobony, strasząc piekłem tym, tamtym. I ten ludek posłuszny, prawda, robi to, co ten kler chce. Kler chce, żyje w luksusach, podobnie jak panowie. No i nasz ksiądz, prawda, deista Stanisław Staszic, napisał taki traktat Ród Ludzki. Ale to jest kalka, to tego w całej Europie Zachodniej mieliśmy od groma. Co to jest za wizja? Ano wizja sojuszu panów z klerem. Sojuszu tronu z ołtarzem. Kler straszy prostaczków piekłem, prawda, karami i tak dalej. No po to, żeby ci prostaczkowie panów nie oszukiwali, nie kradli, płacili uczciwie podatki i tak dalej, i tak dalej. A z kolei ci panowie swoją zbrojnym swoim ramieniem pilnują, żeby ten ludek, prawda, nie zamachnął się na klep, na kościół. Wespół zespół takie to. Tak to mniej więcej wygląda. Ręka rękę myje. To jest wizja oświeceniowców. To jest wizja masońska właśnie. To jest wizja masońska. Zwłaszcza nie ma, ponieważ nie ma żadnej sfery nadprzyrodzonej, to zakony kontemplacyjne, pierwsze uderzenie idzie w zakony kontemplacyjne, to są siedliska zabobonów, prawda, ciemnoty, głupoty i tamte nieroby, pasożyty żyją, bo no, utrzymują lud, prawda, w ciemnocie, ogłupiają, prawda, no to co to jest. Dlatego ja to sobie pozwolę tak zmodyfikować to hasło pana Grzegorza Brauna, Kościół, Szkoła Strzelnictwa, Klasztor, Szkoła Strzelnictwa. Dlaczego? Zaborcy w Polsce, zauważcie, nie tylko w Polsce. Ci, którzy atakowali chrześcijaństwo, pierwsze ataki przypuścili na klasztory w całej Europie. Potężna akcja antyzakonna w XVIII wieku. Potężna akcja, nawet sięgająca Ameryki Południowej, uderzenie potężne w zakon jezuitów.
a potem inne zakony, a potem inne zakony. Wściekłość. Dosłownie ci ludzie pijany na ustach dostawali. Gdybyście Państwo obejrzeli film Misja. Tam jest pokazane, prawda, co ci oświeceniowcy tam wyprawiali. Oni masakrę tam urządzili. Porządnych, bogobojnych, pracowitych ludzi, którzy chcieli uczciwie po Bożemu żyć. Urządzili im masakrę, bo co? Bo nie pasowali do ich idei wolnego rynku. Tak. I do tego dochodzimy. Adam Smith, uważany za ojca liberalizmu, Hutchison i grupka takich filozofów z Glasgow doszła do wniosku, że tak jak Machiavelli usunął pierwiastek etyczny z polityki, tak należałoby usunąć pierwiastek etyczny z ekonomii. Rób ta, co chce ta. Jeżeli ja kupię coś za 30 groszy, a sprzedam za 300 zł, to jestem świetnym kupcem. W średniowieczu bym powiedział, że jestem sukinsynem. A nie. Handelec powie, nie. Na tym polega handel, na tym polega wolny rynek. Jak najtaniej kupić, jak najdrożej sprzedać. Słuchajcie, coś nieprawdopodobnego. Ja to wiele razy na ten temat mówiłem. Jakie walki się toczyły w XVIII wieku, my nie wiemy. My to znamy tą historię powszechną, takie te wielkie bitwy jakieś tak, ale nie wiemy, jakie barbarzyńskie wojny się toczyły. O co? O jakąś faktorię handlową, o jakieś szlaki handlowe, o handel. To Mickiewicz wyśmiał, wyszydził w Księgach Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego, że są tacy ludzie, którzy ostatnie psy wieszają na tym, że jacyś tam wariaci pojechali do Palestyny za wiarę, za grób Chrystusa walczyć, a sami w drugi koniec świata zasuwają walczyć o co? O wór bawełny albo pieprzu. I to uważają za powód do chluby. Do czego handełestwo doszło? Japonia się odcięła od świata. Handełesy, Anglicy i Holendrzy wmówili Japończykom, że na Japonię szykuje się inwazja europejska. Trzeba bardzo uważać, jakiekolwiek statki przybijać do brzegów japońskich, trzeba natychmiast zawracać, bo to są szpiedzy i ci szpiedzy nazywają się jezuici. A po czym poznać jezuitę? A potem poznać jezuitę, że jak mu postawić taki krucyfiks, to on na niego w życiu nie napluje i go nie podepcze. To od razu można poznać jezuitę. A my jesteśmy porządni ludzie, my prawda? I na molo w Nagasaki Japończycy przybili prawda, krucyfiks i każdy Europejczyk wysiadający ze statku musiał na krucyfiks napluć i go podeptać. I wtedy był wpuszczany do Japonii. Oczywiście żaden katolik tego nie zrobił i natychmiast skończył tragicznie. Japończyków nauczyli krzyżować ludzi. No ale tak była 107 męczenników z Nagasaki, zdaje się, tak coś tak. Tam Japończycy krzyżowali albo spuszczali na linię, prawda, do jakiejś szczeliny wulkanicznej, gdzie człowiek w oparach siarki się węcił, prawda. Tak Japończycy traktowali. Ale kto to zrobił? Kupcy, handełesy, ja mówię, kupcy angielscy i holenderscy, żadnej wiary. Co wyprawiali w południowej Afryce kupcy angielscy, właśnie i holenderscy? Co wyprawiali? Co wyprawiali kupcy angielscy w Kanadzie i w Ameryce? Oni nauczyli Indian skalpować. Kupowali skalpy, płacili za skalp od dziecka powyżej 12 roku życia. Już można było skalpować. To Angole wymyślili handełesy. Coś obrzydliwego. Oni to wymyślili po co? Oni to wymyślili po prostu sobie po to, żeby opanować wszystko, co można tylko opanować. Pan Józef Białek, wydawnictwo Wektory we Wrocławiu, wydał w 3 tomach, tam współuczestniczyłem w tłumaczeniu jednego z tych tomów, książkę Jałowy pieniądz. No troszeczkę tytuł nietrafny, bo tytuł oryginalny powinien brzmieć Bezpłodny metal. Chodziło o złoto, srebro, bezpłodny metal. Bo tamten ten lichwiarz żydowski, prawda, w Kupcu Weneckim Szekspira mówił, że u niego to złoto to się tak rozmnaża, prawda, jak owce u Labana, tego biblijnego teścia Jakubowego. Tymczasem właśnie to jest absolutnie wbrew jakiejkolwiek naturze, bo jeżeli wrzucimy 2 złote monety do szuflady, przyjdziemy za rogi, będą tylko 2 złote monety, one się nie rozmnożą, bo one ze sobą nie kopulują, jak to autorzy średniowieczni pisali. I dlatego Dante Alighieri w swoim piekle, w jednej takiej jamie piekielnej umieszcza homoseksualistów i lichwiarzy. Bo jedni i drudzy wbrew naturze postępują. Tak, przeczytajcie sobie boską powiedzie Dantego.
Tak to właśnie jest. Tam umieszcza ich w jednej jamie takiej w piekle. W każdym razie to powstaje w Anglii. 1694 rok powstaje Bank of England, najbardziej lichwiarska instytucja na świecie. Wpadli na genialny pomysł. Musiano obalić Jakuba II Stuarta, on był katolikiem, a katolicy zabranią lichwę. Więc musiano obalić katolicyzm, żeby móc wszędzie zaprowadzić lichwę. Zauważmy, przed Henrykiem VIII w Anglii praktycznie nie ma czegoś takiego, nieznane jest coś takiego jak więzienie za długi. Po tym, jak Henryk VIII mianował się głową kościoła, nagle więzienia zapełniają się dłużnikami. Nagle. A w XVIII wieku całe statki dłużników płyną do Australii, płyną do Kanady. Ludzie zadłużeni po uszy. Nie mogą się wydostać z łap lichwiarza, trafiają do więzienia. Anglicy w XVIII wieku wieszają dzieci powyżej 6 roku życia. Za co? A za kradzież artykułu wartego powyżej 2 bochenków chleba, na przykład. Tak. Handełe. Socjalizm i handełestwo opiera się na dwóch najbardziej obrzydliwych ludzkich cechach z punktu widzenia chrześcijańskiego. Socjalizm opiera się na zawiści. Ula Boga nie wycymą, oni mają moje mimo. Dać w łeb i zabrać. Prawda? Handełestwo, chciwość. Nieopanowana chciwość. Mam milion? Nie, ja muszę mieć 10 milionów, prawda? Muszę tego wygryźć, muszę tamtego wygryźć, muszę tego załatwić, muszę tego puścić z torbami, muszę być monopolistą. Manie. To jest coś obrzydliwego. Ludzie nie mają tacy żadnego celu. Jakby się, po co ty żyjesz, człowieku? Po co? No po co? Obrzydliwe wyrażenie anglosaskie, bo to wyszło z kręgu cywilizacji anglosaskiej. Making money, robić pieniądze. Ja rozumiem, robić buty, robić marynarki, robić meble, robić pieniądze. To jest coś obrzydliwego, dla mnie jest to coś obrzydliwego, mówię. Mam swoje pewne doświadczenia, prawda, wieloletnie. Wierzyłem w pewne rzeczy, dopóki mi się tak naprawdę oczy nie otworzyły. Pytanie, czy rynek jest dla człowieka, czy człowiek jest dla rynku? Nie, bo są niewzruszone prawa rynku. Tak? To właśnie mamy ten XVIII wiek. To jest ten newtoniański wszechświat. Prawa rynku niezmienne są, jak prawa natury, prawa przyrody w fizyce Newtona. Czy człowiek jest dla rynku, czy rynek dla człowieka? No mi się wydaje, że rynek jest dla człowieka. I to nie człowiek ma się podporządkowywać jakimś bezosobowym, zauważmy, bezosobowym siłą rynkowym. Z punktu widzenia filozofii chrześcijańskiej, teologii chrześcijańskiej, nie ma czegoś takiego jak siły bezosobowe. Nie ma czegoś takiego. Albo są to siły od Boga, albo są to siły demoniczne. Nie ma czegoś takiego jak siły bezosobowe. Nie ma czegoś takiego jak niewidzialna ręka. Rynku to jest taki powiedzonko wymyślone przez Adama Smitha, które w takim ogromnym dziele występuje chyba na jednej stronie tylko. Nie ma czegoś takiego jak niewidzialna ręka. Czyja to jest ręka? To jest jeden z podstawowych błędów logicznych. Błąd hipostazowania. Każdy znawca logiki, dlatego się logiki nie uczy w szkole. Dlatego się filozofii nie uczy w szkołach. Bo by wyszło na to, że jest kupa niełuków i durniów. Gadają o czymś, w ogóle nie mają pojęcia, o czym gadają. Na czym polega błąd hipostazowania? Że nadaje się cechy osobowe czemuś, co osobą nie jest. Rynek nie jest osobą. Rynek nie jest czymś, co żyje. Co to znaczy niewidzialna ręka rynku? Niby taka przenośnia, ale wielu traktuje to dosłownie. Nie ma czegoś takiego. To człowiek ustanawia reguły rynkowe, prawa rynkowe, a nie rynek jako taki. Człowiek, patrzcie, jaka to jest sprzeczność. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, prawda? Korona, człowiek jako korona stworzenia wizji chrześcijańskiej. A wizji handełesów
Człowiek podlega jakimś niewidzialnym prawom rynku. Czyli człowiek podlega jakimś bezosobowym siłom, jak bydle ostatnie. Nie panuje nad tym, tylko temu podlega. Nie jest podmiotem, tylko jest przedmiotem działania tych sił. I to jest właśnie to. I dlatego to jest ten Bożek. Wielu ludzi po prostu kłania się przed tym, pośród żarcików, anegdotek, szlachecki popijając miodek, chyli się Polska w trudne czasy, przed bóstwem wódki i kiełbasy. Za komuny taki wiersz był, prawda? Tak. I taki człowiek, który nie wie po co, nie ma sensu życia, nie ma celu życia, oprócz robienia pieniędzy. A po co mu te pieniądze? I tu wkracza znowu coś, co w starożytności porządni ludzie na co patrzyli z pogardą. Hedonizm. Mam te pieniądze po to, żeby mieć jak najwięcej przyjemności w życiu. Tak, jak najwięcej przyjemności. Dlaczego w średniowieczu zawód kupca był bardzo podejrzanym zawodem? Ja już nie mówię o zawodzie bankiera, czyli lichwiarza. Lichwiarz, podobnie jak kat miejski, był istotą nieczystą. Tak. Nie miał prawa mieszkać wśród mieściu. Mieszkał gdzieś koło murów miejskich. Weźmy Harpagona, prawda, Molierowskiego. Kapitalna rola Louisa de Funès, prawda? Gdzie on mieszkał? W jakimś zaułku, gdzieś tam. Bo co? Bo to była postać pogardzana. Lichwiarzem wszyscy pogardzali. Pluli, prawda, spluwali na jego widok. A dzisiaj on jest dzisiaj bankier. On jest lichwiarz, on jest bankster, prawda? Jak to David Duke pięknie nazywa. Mało tego, lichwiarz nie miał prawa do pochówku poświęcanej ziemi w średniowieczu. Tak, na tym panonach katedr, czyli nad drzwiami, tam te rzeźbione takie, była taka scena, leży lichwiarz na ziemi, diabeł mu taką krogulczy, prawda, takim pazurem stoi mu na piersi i przez lejek drugi diabeł mu wlewa roztopione złoto albo srebro do gardła. Tak będą męczeni lichwiarze w piekle, tak przypominano. Dzieci lichwiarzy budowali katedry. Bo była zasada, że lichwiarz nie dostąpi odpuszczenia grzechów, jeżeli nie zadośćuczyni, no nieraz nie zdążył, prawda? Więc dzieci lichwiarzy budowali potem kościoły i katedry, prawda? Tak się jeszcze liczono. A dzisiaj w pełnej glorii, w pewnej chwale lichwiarz chodzi, prawda? Ktoś weźmie pożyczkę mieszkaniową na przykład za 30 lat. Wiecie, ile on spłaci po tych 30 latach? Umiecie liczyć składane odsetki? Ile on zapłaci? A ponad 100%, jak nie więcej. A w średniowieczu uważano, że wszystko, co ponad 10%, to już jest parszywa lichwa. I tam się kłócono nawet, bo niektórzy twierdzili, że 5%. A tutaj ponad 100%. A te wszystkie różne chwilówki i inne, po kilkaset procent i tak dalej, nie? Obrzydlistwo. Ludzie, ja mam 56 lat. Jak byłem dzieciakiem, to wiedzieliśmy, że w okolicy gdzieś tam, ten, tam było dwóch albo trzech. To są lichwiarze. Oni byli otaczani powszechną pogardą, bo pożyczałem pieniądze na procent. Tak. I kiedyś ludzie mieli to w świadomości, że ten, kto pożycza pieniądze na procent, jest obrzydliwym lichwiarzem. Po prostu. Bo chrześcijańskie poczucie miłości bliźniego kazało bliźniemu pomagać w potrzebie, a nie wykorzystywać jego potrzebę, a nie wykorzystywać jego trudną sytuację, żeby go jeszcze bardziej obwinąć, pogrążyć, i zrobić z niego niewolnika. Ja panu Stanisławowi Michalkiewiczowi kiedyś tam doradzałem, jak pisał książkę Ulubiony ustrój Pana Boga, to żeśmy dyskutowali na temat biblijnego Józefa. Co ten Józef biblijny robił? Ano przez 7 tak zwanych tłustych lat ściągał zboże od Egipcjan. Pod przymusem, jako urzędnik faraona. Zabierał im tak zwane nadwyżki zboża i magazynował. A jak przyszło 7 lat chudych, to co on robił? Sprzedawał im to zboże, to, które im ukradł. Sprzedawał po paskarskich cenach i co? Co czytamy dalej? Uczynił wszystkich Egipcjan niewolnikami faraona. I dlatego Handałesy tak nienawidziły chrześcijaństwa, dlatego Handałesy tak nienawidzą chrześcijaństwa po dziś dzień i dlatego tak Handałesy nienawidziły klasztorów. Bo co? Bo w klasztorach były wielkie spichlerze, gromadzono tam zboże. Bo klasztory w momentach, kiedy była klęska jakaś urodzaju, nie urodzaju, prawda, jakaś szarańca, jakieś to klasztory otwierały spichlerze i ludziom wydawały zboże.
Edukacja z klasztoru była też najlepsza. Za darmo! A Handelec powiedział, nie ma. Ja pamiętam Anglię sprzed lat 25. Tam jeszcze były miejsca, gdzie można było samochód zaparkować. W tej chwili nie ma. Wszędzie tabliczka pay and display. Zapłać i bilet ci zresztą. Zapłać. I ten ruch. Jedź się na zachód. Juliusz Słowacki chory wrócił z Londynu. Chory, powiedział, to jest naród sklepikarzy. Ten gest, ta wyciągnięta ręka, trzęsąca się, prawda, z chciwości, te zakrzywione palce, prawda, Handelesa. Obrzydlistwo. Polacy zawsze tym gardzili, Polacy się zawsze tym brzydzili, a teraz Polaków chcą zrobić naród Handelesu. Weźmy ten program Handlarze. Obrzydliwy. Obrzydliwy, proszę Państwa. Na czym to się opiera wszystko? Na oszustwie. Jak on no, mówi, no nie, no zobacz, no co ty, widzisz, no tu jest obite, tam to nie, tego nie, nie, no co ty, ja mogę za to dać dychę, no co? A potem wychodzi, no, zarobię na tym 300. Obrzydliwy Handelec. Jeżeli tak wygląda wolny rynek, ne. Proszę Państwa, tak, nie ma wolnego rynku. Polska się otworzyła. Tak, jak szeroko, jak wrota od stodoły, tak się otworzyła. Na Unię Europejską, na wolny rynek. Jaki wolny rynek? Nie ma mowy o żadnym wolnym rynku. Mnie Anglik powiedział 25 lat temu w Anglii. My mamy 300 lat doświadczenia. Wy nam nie podskoczycie. Mamy 300 lat doświadczenia. Nie macie z nami żadnych szans. Żadnej konkurencji. Polski przedsiębiorca zgromadzi jakimś ogromnym wysiłkiem $1 000 000 i myśli, że coś znaczy. A tu wchodzi korporacja, która milion to ma tylko na łapówki dla nieuczciwych polityków. I to jest tak, wolny rynek wygląda dzisiaj tak, jak ja bym stanął na ringu z Tysonem. Ja taki wypierdek mamuta, prawda, 1,70 m, prawda? I potężny Tyson albo Kliczko. Tak wygląda wolny rynek. Wchodzą korporacje. Słuchajcie, dzisiaj... Kto dzisiaj z młodych zwłaszcza czyta Karola Marksa? A no nic, bo to socjalizm. Ludzie, a mnie uczono, a poznaj ideologię wroga. Ja na przykład czytam książki sobie biegle i filozoficzne i religijne po rosyjsku, bo mi ojciec mówi zawsze, język wroga trzeba znać. A moi koledzy się nie chcieli rosyjskiego uczyć. I są ciemniaki. Prawda? Czytasz Marksa, a co Marks powiedział? Marks powiedział jedną bardzo mądrą rzecz. Ten człowiek jest prawdziwie wolny, kto dysponuje środkami produkcji. Czy Polak dzisiaj dysponuje środkami produkcji? Ano nie. Polak jest lemmingiem w korporacji zatrudnionym albo jeździ na wózku widłowym w hurtowni, która należy do jakiegoś podmiotu zagranicznego. Polska jest jedną wielką hurtownią, montownią. W Polsce się nic nie produkuje. Bo po co Polaczek ma coś produkować? Po co? On ma handlować tym, co wyprodukują inni. On ma tym handlować. I ma wciskać swoim rodakom taki kit, prawda? Kup, kup, kup. I widzę te wielkie billboardy, facet wyszczerzona paszta i kup. Tyle, gest Kozakiewicza. Nic nie kupię. Pan profesor Wolniewicz, 85 albo 6 lat, nie pamiętam dokładnie. Niedawno prowadziłem z nim spotkanie w Łodzi. Mówi, nigdy nie kupowałem niczego, na co mnie nie było stać. Nigdy nie brałem kredytu. Nigdy nie brałem kredytu, ja mogę to sobie powiedzieć. Bo moja babcia zawsze mówiła, dobry zwyczaj, nie pożyczaj. Tak starzy ludzie mówili. A dzisiaj co mamy w telewizji? Weź pożyczkę. Jesteś tego warta. Tak, jesteś tego warta. Do Egiptu chcesz, na wczasy nie masz pieniędzy, a weź kredyt. I lichwiarz, prawda, oplątuje. I oplątuje, a potem bierze się drugi kredyt, żeby ten pierwszy spłacić, a potem się bierze trzeci, żeby spłacić ten drugi, i tak dalej, i tak dalej. I człowiek jest przez całe życie uwiązany. I on nie podskoczy, on nie wyjdzie na ulicę, on nie zaprotestuje, bo się boi, że jak straci pracę, to koniec z nim i z jego, w cudzysłowie, majątkiem. Bo jeżeli ktoś ma piękną willę z basenem i dwa samochody, a wszystko na kredyt, to jestem bogatszy od niego, bo ja nie mam żadnych długów, ani jednego grosza. A on to wszystko, jak ma na kredyt, dopóki tego nie spłaci, do ostatniego grosza, to on nie jest właścicielem, bo jak straci zdolność spłacania tego kredytu, przyjdzie bank i mu to wszystko zabierze i wracaj pod most. Taki jest Handelec, taki jest Zachód. Zachód nigdy Polski nie będzie traktował jako partnera, nigdy. Wycisnąć jak cytrynę, Zachód cię będzie do nas
szczerzył i uśmiechał dokąd? Dopóki będziemy płacić. Jak powiemy, że nie mamy czym płacić, to z pogardą splunie na nas i nas kopnie w tyłek. Taka jest natura Handelesa. Handeles szanuje tylko tego, kto ma pieniądze. Tylko tego, kto ma pieniądze. Proszę Państwa, hierarchie społeczne tworzyły się na różnych zasadach. Ale jeżeli idiota i cham, prawda, ma miliony, to nie przestanie przez to być idiotą ani chamem. A ci ludzie, którzy mu się podchlebiają dlatego, że ma te miliony, to są pożałowania godni, prawda? Kiedyś jedna pani na wycieczce, jak poraziłem gdzieś tam, pan nie wie, kim ja jestem. Jak słyszę taką kwestię, to wiem, że mam do czynienia z chamem od razu. A ja jej powiedziałem, proszę pani, gdyby to było istotne, z pewnością bym wiedział. Więc połowa XIX wieku, król Ludwik Filip, król Francji Ludwik Filip, nazywany pogardliwie królem epicjerów, po prostu tak, bo on rządził w imieniu handelesów, bankierów wielkich i tak dalej. Nikt go poważnie nie traktował, tego człowieka. I to jest ten okres, który się bardzo źle skończył eksplozją, wybuchem tego, co się nazywa wiosną ludów później. To wtedy, w tym okresie powstają zalążki komunizmu późniejszego. Wszystkie możliwe zarazy, które gnębiły Europę XX wieku, powstają właśnie wtedy. Dlaczego? Ano dlatego, że handelesy po prostu pokazały taki cyrk, że ludzie mieli ich serdecznie dosyć. Wtedy już mieli ludzie ich dosyć. To, co się wtedy wyprawiało, to się w pale nie mieści. 6-letnie dzieci pracowały w kopalniach, bo pracowały w takim szybie, który miał, prawda, w takim chodniku, który miał 70 czy 80 cm wysokości i tylko małe dziecko tam się mieściło. Takie dzieci harowały w kopalniach po 12-14 godzin. Ja się nie dziwię tym wszystkim ludziom, że im się nóż w kieszeni otwierał. A Handeles zacierał łapki. Najwięcej, jak ja prowadziłem przedsiębiorstwo swoje przez kilka lat, mam pewne doświadczenia. Ludzie, z którymi dyskutuję o wolnym rynku, w 99% są to kapitaliści, gawędziarze. W życiu nie prowadzili żadnego prywatnego interesu. W życiu. Najwyżej czymś zahandlowali na Allegro i to wszystko. Nigdy nie mieli zarejestrowanej firmy, nie musieli się użerać z urzędem skarbowym, z ZUS-em, prawda, z całą masą innych, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To są kapitaliści gawędziarze, teoretycy. Pod jednym z filmików, tam rozmawiałem z panem Józefem Białkiem, to jest jeden z większych przedsiębiorców na Dolnym Śląsku, wystarczy wejść na stronę na argumenty, tam jest kilka takich rozmów, jakiś tam napisał, co oni tam wiedzą, co oni tam gadają. No jakiś 20-latek będzie Białkowi po 60, który zęby zjadł na robieniu interesów, on go będzie uczył, bo on Hayeka se przeczytał, albo Żydówka Ayn Rand, prawda? Niewierzącą w dodatku, prawda? Więc ci ludzie się od bardów naczytali, książek się naczytali, to są gawędziarze, teoretycy. Ja mówię, tak samo jak w PRL-u, jeden Wilczek, prawda? Miał swoje fabryki, a po Wilczku nie było już żadnego praktyka, żadnego. Całe te ostatnie 25 lat ministrowie gospodarki, ministrowie finansów, teoretycy, gawędziarze, którzy przez w jeden dzień kiosku z warzywami nie prowadzili nawet. I to jest tak samo z tymi miłośnikami wolnego rynku. Znakomita większość z nich nigdy w życiu nie pracowała. Tylko przeczytała parę książek i sobie o rynku. I tylko rynek, handel, hare, taka mantra powstaje, prawda? Producent. Ten, kto ma narzędzia produkcji, to jest prawdziwy pan. To jest prawdziwy pan. Nie handlarz. My mamy w Polsce za dużo pośredników. Zauważmy, producent dziaduje, a pośrednik się tuczy. Ile kosztuje litr mleka w skupie? Ile kosztuje kilogram mięsa w skupie? A ile kosztuje później w sklepie? Kto na tym zarabia? Wszystkie handelesy, pośrednicy po kolei. Jaka jest droga od producenta energii elektrycznej do konsumenta? Znowu cała masa pośredników, prawda? Dlaczego w Anglii Margaret Thatcher wcale nie jest taka kochana jak w Polsce przez niektórych ludzi? Dlaczego? Moi przyjaciele mi to tłumaczyli. Prywatyzacja. Tak, wszystko sprywatyzować, sprzedać za złotówkę, ale sprzedać.
No kiedyś z Michalkiewiczem rozmawialiśmy i tam jeden człowiek tak czuł, bo my to się nie umiemy sprzedawać. No jak ktoś ciągle mówi o sprzedawaniu, to pewnie jest sprzedawczykiem, nie? Ale wodociągi. Jest jeden wodociąg, został sprywatyzowany. Jeden wodociąg jest sprywatyzowany. Jest spółka akcyjna. Jakość wody z roku na rok się pogarsza. Cena z roku na rok rośnie. Bo co? Bo jest monopolista. Żadnych inwestycji w nowe filtry, w uzdatnianie, bo co? Bo akcjonariusze się domagają coraz wyższej dywidendy. Czyli nie wkładać, ale brać. Manie. I to się bardzo źle skończy. Ja ostrzegałem w takim filmie na Wiśniowej Górze w 2009 roku, ostrzegałem, że przyjdzie do tego, że dzieci tych dzisiejszych bogaczy za kilka lat z wypranymi mózgami będą nacjonalizować to, co ich ojcowie zakładali. Do tego dojdzie. Bo tak ludzie znienawidzą handełestwo. Banksterstwo, handełestwo, prawda, bezwzględne. Ludzie to znienawidzą. Bo znaj proporcje ociąpania. To jest coś niesamowitego, ale to się wszystko bierze z fałszywej antropologii. Jak już mówiłem. Kim jest człowiek? Jeżeli nie odpowiemy sobie uczciwie na pytanie, albo inaczej, nie uznamy, że człowiek jest istotą troszeczkę nie z tego świata. Znany taki lekarz, autor wielu książek, Heumar von Dietfurt, bardzo popularny autor za komuny, takie tytuły jego książek: Duch nie spadł z nieba, Dzieci Wszechświata, a wydawnictwo Plus Minus Nieskończoność jego ostatniej książki nie wydało już. Tylko chyba Pax wydał. A dlaczego? A bo ten człowiek się nawrócił i napisał książkę Nie tylko z tego świata jesteśmy. Gdzie odwołał wszystkie swoje dotychczasowe twierdzenia. Odwołał. Ja jeszcze nie spotkałem człowieka, który by był zachłyśnięty ideą wolnego rynku i był chrześcijaninem. Nie spotkałem. Dlatego, że ja mówię nie o rynku, tylko o wolnej przedsiębiorczości. Nie o rynku. Na rynek człowiek wychodzi, żeby coś kupić, sprzedać, ale na rynku nie mieszka, tylko wraca do domu. Do lepianki czy do pałacu, ale do domu. Nie można świata rozpatrywać w kategoriach jednego wielkiego rynku. To jest redukcjonizm materialistyczny. Tak, taki Claude Lévi-Strauss, Żyd oczywiście, powiedział, zasłynął z tego powiedzenia, człowiek jest tym, czym, co je. Człowiek jest tym, co je. Materialistyczny redukcjonizm. I to samo jest z handlowestem. I z marksizmem. Tak, marksizmem. Mówimy